Okej. Czyli wygląda na to, że my byliśmy skłóceni nie przez samych siebie, przez to, że te skrzynki pospadały z nieba, tylko właśnie przez tych oto osobników, których teraz widzicie, tych kwadratowych leszczy. Czyli innymi słowy przez buddies. Tylko zamiast przez U to piszemy przez A, czyli po prostu to są nasi nowi przeciwnicy. Jest to właśnie ostatni świat, moi drodzy. Ostatni, ósmy świat, gdzie mamy takie poziomy jak Bossa Nova, czyli ostatni boss gry, Lava Palaver, Gangstar oraz Space City. To są ostatnie poziomy, jakie nas będą czekać. Więc może się nam uda dzisiaj skończyć tę grę, a jak nie dzisiaj, to prawdopodobnie dalszą część tej sesji zobaczycie 30 czerwca, w sensie 30 czerwca ja będę nagrywał, a wy po prostu będziecie mogli rozpoznać po tym, że będę miał po prostu inny ubiór, bo jak wiadomo, ja nie chodzę codziennie w tych samych rzeczach. Więc to będzie można bardzo łatwo rozpoznać, że nagrywam to innego dnia. Tak więc, tak jak tekst nam przedstawił, naszymi głównymi antagonistami są buddies, przez A pisane. I to oni nas skłócili, więc teraz czas im w poziomie Space City, w świecie Lun Amun, skopać zadek. To są właśnie te wypierdki. I co tu musimy zrobić? Chyba będziemy musieli unicestwić po prostu wszystkich, innymi słowy. Ale nie wiem. Mam przynajmniej taką nadzieję. Może być oczywiście inaczej. Dlatego nie nastawiam się, że będzie wszystko zarąbiście. Dlatego szybkie ZW. Dobra, jestem z powrotem. I jedziemy z koksem. Kurde, nie to chciałem zrobić. Ale fajne tutaj skrzynki są, kurcze pieczone. Ej, to mi się bardzo podoba. Bardzo fajna sprawa. A muzyka tutaj też jest świetna, ta co teraz tu leci w tle. Dobra, Pulse Rifle, tak ta broń się nazywa? Tak. No to będzie broń, która będzie nam, kurde, bardzo dobrze widzę, że służyć. Bo już widzę po konstrukcji, że jest ona dosyć ciekawa. O, jetpack, kurde. No i patrzcie, to właśnie są te nasze małe gnojki, którzy nas prowokowali do wojny. Ale ja zrobię coś innego. Ja poatakuję te tutaj rzeczy. Wow, ale speed. Bo ponoć w tej misji jest mega crate, przynajmniej z tego co ja sobie mniej więcej ogarniałem, kiedy oglądałem Let's Play Gamera. Dobra, czyli kwintesencja tej misji jest po prostu taka, żebyśmy unicestwili oczywiście naszych tutaj buddies. Znaczy buddies, buddies. Chociaż ja bym mógł na nich mówić buddies, ale okej. Taka marna podróba buddies. Nieważne. W każdym razie to jest właśnie nasza misja. Ale ja ogarnąłem pewien patent, który troszeczkę mi ułatwi tę misję. Zaraz wam powiem, o co chodzi. Jak widzicie, na razie niszczę po prostu te generatory, ponieważ to coś nam zaraz da, to niszczenie tych generatorów. Spokojnie, ja rozumiem, że to może wyglądać jak trochę takie niszczenie generatorów dla zasady niszczenia generatorów, ale spokojnie, zaraz zobaczycie, że to coś nam da. Coś, co spowoduje, że trochę nam ułatwi tę misję. To jeszcze nie ten. Chyba jeszcze jeden został, tak mi się przynajmniej wydaje. Koledzy, widzę, że tutaj się ładnie już urządzili. Dobra, tutaj chyba jeszcze jest. Tak, to był ostatni. Elegancko. Teraz lecimy.
Mega crate nam się pojawił. I teraz byleby trafić. Dokładnie. Lecimy. Teraz to już będziemy mogli wygrać tę misję bez dwóch zdań. Patrzcie, jak oni obrywają. Patrzcie, jak oni obrywają. Nie ma tu, kurde, pitolenia. Co? Co oni se, kurde, wyobrażają? Że co, oni mnie pocisną? No błagam, kurde. Ja musiałem przechodzić świat numer 7. Moi drodzy, ja musiałem świat numer 7 przechodzić. A oni myślą, że mnie od tak pocisną. Ja musiałem, kurde, eskortować pingwinów. A oni myślą, że mnie od tak pocisną, kurde. No błagam was. Z czym do ludzi, kurde? Z czym do ludzi? No już tutaj, już uspokój się, już. O, ty do mnie widzę, że lecisz, kurde, ale ja do ciebie nie chcę, ja do ciebie nie chcę. Okej. Jeszcze jeden. Jeden żółty tam został. I chyba to wszyscy. Yes! Woo! Ninja win fight like exotic bird. Ale pociśnięty został. Nice. Kurde. Elegancja Francja, moi drodzy. Kurcze, pieczone. Dobra, złoty medal dostaliśmy, kurde. Kurde, nie wiem, czy mi... Powiem szczerze, nawet nie wiem, czy ja mam siłę, żeby, kurde, przejść ten cały ósmy świat. Ale dobra, zobaczmy, Gangstar. Nie pamiętam w ogóle tej misji, znaczy nie pamiętam, ja w ogóle tutaj nie doszedłem, więc to będzie moje takie pierwsze oficjalne przejście Team Buddies. Ale z tego co widzę, to tutaj się dowiedzieliśmy, że doktorek jest zdrajcą, więc będziemy musieli zniszczyć 3 generatory i zabić doktora. Okej. No to spoko, no, znaczy spoko, no nie spoko, bo doktor się okazał zdrajcą, więc on generalnie to... Te wszystkie rzeczy, które on tam robił w świecie piątym, to tak na dobrą sprawę, to on... No można by powiedzieć, że... O, już mnie atakują. Pomagał tym buddies całym, kurde. Tym właśnie, co teraz ze mną walczą. Jakie, kurde, złodzieje! Won mi stąd, kurde, frajerzy. Bierzcie se swoje skrzynki, a nie moje tutaj, kurde, bierzecie. No. I już, kurde, na samym starcie zginąłem, no. Kto by pomyślał? Ja pierdzielę. Dobra, raz jeszcze. Ogólnie, jeżeli chodzi o patent na tę misję, to mówię. Oglądałem nie tyle, co Let's Play polskiego gamera 17, co jeszcze sobie ten... Co jeszcze sobie udało mi się ogarnąć longplay z tej gierki. I naprawdę zalecam każdemu, jak będziecie chcieli się zmierzyć z tym tytułem, żebyście po prostu wy mogli, kurde... No jak to się mówi... No pooglądajcie sobie, tak po prostu dla samej ciekawości te longplaye, dlatego że to wam ułatwi niektóre misje, bo naprawdę na niektóre misje trzeba mieć patent. I taka jest prawda, niestety. Dobra, teraz druga baza. Zaraz może padnie. Może zaraz się okaże, że ona padnie. I będzie elegancko. Cały czas stoi i atakuje. Nie będę nic kombinował. Stoi i atakuje. O, pomarańczowi z żółtymi nam pomagają. Super, świetnie. Co z tego, że oni chcą mnie pokonać, ale mi pomagają w sumie tym samym. Okay.
elegancko. Teraz trzecia baza zostanie. Oh yeah. Dobra, udało się. Yes! Woo! Udało się. The soldiers. Jezus Maria. Było trochę ciężko, ale się udało. I to najważniejsze. Zostały nam tylko już dwie misje do końca gry, moi drodzy. Dwie misje. No i tutaj oczywiście udało nam się tylko srebrny zdobyć. Bo czemu by nie? Moi drodzy, lawa palaver. Lecimy z koksem. Przedostatnia misja. Chyba dam radę dzisiaj przejść grę. Ogólnie, nie wiem czy wspominałem, ale te teksty to jest nasza fabuła. Myślę, że już o tym wspominałem raz, drugi lub trzeci. Jeżeli nie, no to teraz wiecie o tym, że te teksty to jest ogólnie nasza fabuła, więc one zdradzają nam, co w danej misji musimy zrobić. Oraz te misje są wysyłane, a raczej są wymyślane przez prezydenta, który jest jakby prezydentem tego całego tam stowarzyszenia Buddies, czyli tego tam miasteczka ich, czy whatever, jak to się nazywa. I to on daje nam te misje. Tak więc myślę, że teraz już wszelkie tajemnice zostały rozwiane, dlaczego, skąd w ogóle mamy te misje. I teraz skupmy się, ponieważ to jest jedna też z trudniejszych misji. Bo tutaj wszyscy nas atakują. Tutaj nie ma już żadnych baz, nie ma niczego. Po prostu wszyscy nas od razu atakują. No, czyli będziemy musieli eskortować kosmitów. No i będziemy musieli oczywiście robić to wszystko za pomocą teleportów. I to jest jedyna taka różniąca się trochę od siebie misja. Dlatego, że tutaj już w ogóle żadnych baz nie ma. Co za tym idzie, zaczynamy od razu ze zniszczoną bazą. I ja, i moi przeciwnicy zresztą. Tak jak widzicie, jest już od razu na samym starcie rozpierducha. Rozpierducha nie z tej ziemi. Fuck, nie to chciałem zrobić. Dobra, bierz to. Yes. Pulse Rifle. Teraz jesteśmy, kurde, niezwyciężeni. Można przynajmniej tak to powiedzieć. Mamy tylko 7 minut, więc musimy się streszczać. Okej, tamten chyba padł już. Szybko, szybko, szybko. Unicestwiamy ich, ponieważ nie mamy za dużo czasu. Dobra, trochę ich tutaj wybiłem. Mam nadzieję, że ich za wiele nie zostało. Bo trochę będę zły, jeżeli się okaże, że ich jest jeszcze więcej niż mi się wydawało. Dobra, pyk, 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 pyk. I jeszcze raz. Dobra. Wybijamy, 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 wybijamy. Póki jest czas. Szybko, szybko, szybko. Padaj, 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 padaj. Dobra, spadł. Oh yeah. Nie wiem, ile ich zostało jeszcze. Czy to już czasem nie wszyscy są? Mam taką przynajmniej nadzieję. Okej, okay, teleporty aktywowane. Nie, jeszcze żółty został. O nie. A, on nieszczególnie chce się ruszać, dobra. Okej. Czy to są wszyscy? Chyba wszyscy. Dobra, mamy 5 minut i 57 sekund. Streszczamy się. I teraz pytanie, gdzie ja mam ich zanieść? To jest dobre pytanie, więc dlatego szybki... To jeszcze nie tutaj. To jeszcze nie tutaj. Nie! No nie... Czemu go puściłeś? O Jezus Maria!
Jak ja czasami nie lubię medyków. Oni mają właśnie taką dziwną tendencję, że oni właśnie puszczają bardzo często osoby, które musimy dostarczyć. Dobra, gdzie jest ta baza teraz? No. I na chuj ty go puszczasz? Na chuja ty go puszczasz? Gdzie ta baza jest? Dobra, najpierw poszukajmy bazy, a zaraz ten. Zaraz się tobą zainteresujemy. Gdzie to miejsce jest? Tam jest. Kurwa, to ja dobrze szedłem. Na początku w prawą stronę miałem iść, a kurde, ja poszedłem w lewą. No. Dobra, siedź tutaj. Teraz idziemy po tamtego gnojka. Hotu. Gdzie jesteś? No nie, proszę, proszę. Dobra, idziemy na spokojnie. Kurwa, czemu ty go puściłeś? Do chuja. Trzymaj go. No, widzieliście to? Dobra, jeden dostarczony, teraz drugi. Drugi na szczęście jest blisko. Dobra. Jeszcze tylko trzech. Oj. No, oczywiście, że tak, no bo jak żeby inaczej. Nie może być po mojemu, co nie? Musi być zawsze tak jak gra chce, czyli po prostu. No. Cokolwiek. Ruszaj dupę. Co oni się zbagowali, czy co? Wy macie tam zamiar zejść, czy coś? Pierdole, kuźwa, współpraca z nimi to jest... Szkoda słów. Dobra, mój pomysł jest teraz taki, ponieważ jak widzę, teleportery się non-stop wyłączają w momencie, kiedy chcę dostarczyć tych nowych tych, to zróbmy trochę inaczej. A mianowicie zróbmy to dobrze, hehe, jakkolwiek to oczywiście brzmi. I po prostu na szybko powłączamy zaraz te wszystkie teleportery. Tylko z tą różnicą, że tych wszystkich kosmitów, tych wszystkich ufoków dostarczymy na właściwe miejsce, no nie? Żeby potem nie było, kurde, że będę ich szukał po 5000 razy, no kurde, do góry! Oh,
Dobra. Tu już będziemy mieli dwóch dostarczonych. Elegancko, czyli będziemy mieli teraz trzech. Teraz będzie czterech. Tylko musimy tego czwartego tam dostarczyć. I poodpalać wszystkie teleportery. I będzie elegancko wtedy. Dobra. Gdzie jest ten ostatni? No, to w międzyczasie może ogarniemy odpalanie tych teleporterów. Za dużo powtarzam słowa dobra, ale dobra, okej. Dobra, okej. Kurwa! No ogarnij się, Michał. No jest tyle fajnych słów. Ja cię sunę. To jest coś, czego w sumie nie lubię trochę w tej misji, to jest to. Wiecie, czego ja najbardziej nie lubię w tej misji? Że nie możemy wszystkich kosmitów wrzucić do tego jednego generatora, tylko po prostu musimy ich tak po kolei tachać i potem wszystko nam się restartuje i wszystko na nowo musimy odpalać. Tak więc ja się z wami będę widział dopiero wtedy, kiedy tego ostatniego dostarczymy.
Dobra, moi drodzy. Jesteśmy z powrotem. Wow, myszka. Ostatni buddies nam tutaj już został. Znaczy, tfu buddies. Boże. Ostatni UFO nam został tutaj. Gdzie on jest? Tu był przecież. Gdzie on jest? Gdzie go wywiało? Dobra, tu jest. Teraz mamy już niedużo czasu. No kurde, szybciej. Dobra. Jedziemy. Niedużo nam zostało. Uda się. Wierzę w to. No nie. Dawaj. Yes. We won. It was all thanks to me, you know. Jezu, jedna z trudniejszych misji. Ostatnio też była jedna z trudniejszych. Tak nie, żeby coś, kurde. Dobra, został nam już tylko ostatni boss. Próbuję swoich sił. Tak, tutaj sobie zapisuję, już od razu wam mówię, save state'ami, dlatego że chcę sobie między innymi mieć w razie co zapisane, jeżeli by mi emulator padł, bo ja teraz gry nie zapisywałem przez dłuższy czas na kartę pamięci. Dobra, bossa nowa. Okej, to jest ten oto bossik. Start już dawno wcisnąłem. Ojej. Musimy zniszczyć Mega Mac. Okej. Dobra. Dawaj mnie. Tego Mega Mana. Znaczy Mega Mac. Mega Mana. Mega Meka. Mega Mecha. O. Dobra. Jedziemy z koksem. Dobra. Tą taktykę, którą teraz będziecie widzieć, zaczerpnąłem trochę z Let's Playa polskiego gamera. Tak więc szykujcie się na to, że powiedzmy, jak będziecie oglądali mój czy to jego let's play, to zobaczycie pewne, no można by powiedzieć, że nawiązania. A jako, że to jest ostatni boss, to wolę z jak najlepszej strony się pokazać, jeżeli chodzi o konfrontację. Dlatego pozwólcie, że po prostu będę trochę ciszej teraz i się bardziej skupię, a my się wsłuchajmy w soundtrack, który, no jak dla mnie, jest całkiem naprawdę fajny. Dobra. Mamy Mega Crate'a, lecimy z koksem. Dostał w dupę ten frajer. Teraz pytanie, gdzie ten Mega Crate jest. Dobra, trochę HP stracę. Dobra, jest tutaj. Pulse Cannon, dobra. To jest jakaś potężniejsza broń, na to wygląda. Oh yeah, dobra. Dobra. Ucieknięte. On tutaj się kręci oczywiście. Ale my sobie szybko od niego spylimy. Tak jak to przed chwilą zrobiłem. Dokładnie tak, troszeczkę naokoło, ale ważny jest efekt, liczy się efekt końcowy, dokładnie tak. I teraz wracamy tutaj i jedziemy z koksem, teraz następne. No. I elegancko. Jeszcze tylko tak dwie te wieże. Super Dumbbuster, o kurde. To dopiero będzie. O Jezusiu. Jezusiu, kurcze pieczone. Ale to będzie broń dobra.
Coś mi się tak wydaje. Dobra. Emocje są tutaj ostre, proszę państwa. Pierwszy raz będę w historii Team Buddies przechodził ostatniego bossa. I mam ciarki na dupie. Autentycznie. Dobra, moi drodzy. Jesteśmy coraz bliżej, już tylko ostatnia... ostatnia wieżyczka została. I wtedy zabieramy się za bossa, tak już oficjalnie, za bossa nowe. Czyli innymi słowy, za buddies będziemy się zabierać. Powiem wam szczerze, że naprawdę jestem mega zestresowany. Ta muzyka jest jak najbardziej spoko, ale ona mi też wcale nie pomaga, jeżeli chodzi o konfrontację z tym bossem. Bo... Ta muzyka jest oczywiście jak najbardziej spoko, ale ona mi nie pomaga w konfrontacji z bossem. To jest dosłownie taki maraton... faili. Ta muzyka, mówię, jest jak najbardziej spoczko, ale... Kurde, no... Ta muzyczka jest jak najbardziej spoko, ale ona mi, mówię, nie pomaga za bardzo. Bo do tego bossa mam w sumie już takie podejście, że po prostu jest on taki, kurde, fest trudny. Dobrze. Muzyczka tutaj jest jak najbardziej spoko, ale... O kurde! O, dobrze. Myślałem, że zginę, kurde, przez chwilę. No. Dobra, idźmy teraz tędy. Żeby nie było, bossik jest jak najbardziej w porządku, ale po prostu... sama z nim konfrontacja powoduje u mnie ciarki na dupie. Tak lekko mówiąc, oczywiście. Gdzie ja się teraz teleportuję? A, znowu się tam teleportuję. Trzeba znaleźć jakąś drogę. Kurde. O. Dokładnie. Doskonale, o to chodziło. Oh yeah! Jego baza została zniszczona. Muzyka tutaj oczywiście jest jak najbardziej cool, jak najbardziej spoko, ale po prostu sam w sobie boss jest po prostu, no, w cholerę ciężki, to widać. Ale to dobrze, bo to jest jakby... To oznacza jakby, że ostatni boss jest takim dobrze zrobionym ostatnim bossem, bo jednak ostatni bossowie, którzy są super łatwi, no to nie jest w ogóle challenge, zacznijmy od tego. Tylko to jest jakieś, kurde, po prostu nieporozumienie. Dobra, jego baza została zniszczona i dropnęło nam mega crate'a, z którego oczywiście jak najbardziej skorzystamy. Super Dumb Buster, okej. Tu coś jest jeszcze. Jest! Teraz możemy się za niego zabrać już oficjalnie. Dobra, musimy uważać tylko na tych buddies, bo ponoć te buddies będą z niego wyskakiwać, z tego co widziałem na long play'u. Tak więc będzie ciekawie. My nie możemy za blisko niego się zbliżać. Możemy co jedynie go tak z daleka atakować.
Te buddies oczywiście również będą nam tutaj uprzykrzać życie, ale to tyle. Jak będziemy ich unikać, to wszystko będzie gitara. Ej, zablokował się chyba. Dobra, nie, nie zablokował się. A myślałem, że się zablokował. Dobra, uformowały się z powrotem w tego dużego. Ale zobaczcie, ile on ma HP. On ma już ponad połowę HP zabranej, więc wydaje mi się, że teraz nam się uda go pokonać. Dobra, teraz te buddies będą się tutaj nam rozmnażać. My sobie od nich uciekniemy, żeby nie było. Buddies reforming. Okej. Okej, one sobie tutaj będą skakać, my przed nimi spylamy, żeby nie było. Uciekniemy sobie od nich, dokładnie tak. Okej. Z powrotem się formują. I znowu lecimy, będziemy robili takie kółka. Żeby po prostu jak najwięcej mu zadać na tym spotku, bo coś czuję, że ten spodek nam nie przetrwa za długo. Dobra, jak widzicie, na razie od niego uciekam i trzymam się od niego strasznie z daleka, ponieważ i ja, i on mamy bardzo mało HP, więc to może się skończyć różnie dla nas. Dobra, jeszcze tylko troszeczkę, jeszcze tylko troszunikę. I zaraz będzie po bosie. Damy radę. Szybko, szybko, wysiadaj. Dobrze. O. Dobrze. Dobra, jest tarcza. Jest! Udało się! Jest! Quick knees up down the rubber dub. Nice. W ostatniej chwili. So you won the game. What do you want from me? A medal or something? Get out of here! I to zakończenie to jest właśnie prawdziwe zakończenie Team Buddies, nie? Dosłownie, co z tego, żeśmy wytoczyli tutaj wojnę? Co z tego, żeśmy pokonali ostatniego bossa? Co z tego, żeśmy pokonali tych całych buddies? Przychodzi sobie taki typo na środek i mówi do ciebie takie: no co, no przeszedłeś grę? I czego ty oczekujesz? Medalu oczekujesz? Pfy! Z taką łaską jeszcze ci odpowiada. I w taki oto sposób, moi drodzy, udało nam się przejść Team Buddies
na 100% można by powiedzieć, ponieważ no przeszliby całą fabułę gry i już więcej tutaj nic gra nam nie oferuje, że tak powiem. Tak więc... udało się. Jesteście zadowoleni? Jak wam podobał się ostatni boss? Napiszcie w sekcji komentarzy, bo jestem ciekaw. No i w taki oto sposób, moi drodzy, przeszliśmy Team Buddies, Zagrajmy Wy, zostało ukończone w 100%, można by powiedzieć. Jestem drugim Polakiem, który zrobił let's play z Team Buddies na polskim YouTubie. Pierwszy to oczywiście był polski gamer, któremu oddaję również tutaj, że tak powiem, hołd, ponieważ to on pierwszy zrobił Zagrajmy Wy z tej gry, ja z kolei zrobiłem drugi, ale liczę na to, że w niedalekiej przyszłości coraz więcej osób będzie robiło tego typu rzeczy, jeżeli chodzi o Team Buddies, w sensie, że spopularyzują w Polsce trochę tę gierkę. No i co? Moja ocena końcowa tej gry. Team Buddies jest po prostu świetną gierką. Mogę powiedzieć od siebie, że grafikę ma świetną, humor jest całkiem fajny, soundtrack jest oczywiście jak najlepszy. Soundtrack jest oczywiście moim zdaniem bardzo dobrej jakości. Ogólnie sama w sobie gra jest bardzo spoko. Fabuła jak najbardziej też. Jedyne do czego mogę się przyczepić to oczywiście świat numer 5 i te zasrane pingwiny, lwy. Świat numer 7 i tamta misja, z którą się tak mega męczyłem. Oraz w tym świecie ta misja z ratowaniem tych kosmitów. To są jakby takie cztery moim zdaniem mocne minusy Team Buddies. A tak, to gierka jest całkiem w porządku, całkiem fajna. I radzę naprawdę każdemu, jeżeli ktokolwiek będzie chciał się zabrać za let's play z tej gry, obejrzcie sobie jakiś longplay, czy nawet mój let's play, czy nawet let's play gamera, żeby się w miarę przygotować do tego psychicznie, fizycznie, jak i wiadomo w jaki sposób. Tak więc, z mojej strony to by było na tyle. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadziłem ten let's play. Mam nadzieję, że w ogóle ta seria wam się spodobała. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, jeżeli jesteście nowi, subskrypcję po więcej, oczywiście z dzwoneczkiem, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami, różnymi tego typu filmami. I gorąco zachęcam do wbicia na moje socjale, linki są pozostawiane w opisie. No i cóż, czas na następną grę o tematyce wojennej. Ale nie będę wam zdradzał tytułu, co to będzie za gierka. Tak czy siak, żegnam się z wami, to było Team Buddies, Zagrajmy Wy, to byłem ja, czyli pomidorowy.pl. Widzimy się w kolejnych odcinkach, kolejnych seriach na moim kanale. Nagrywałem to wszystko 29 czerwca i myślę, że w ten weekend, w ten co teraz będzie, czyli nowy weekend, czyli dokładnie rzecz ujmując, żeby nie było, bo już się zaplątałem, 3 i 4 lipca, myślę, że będę mógł już opublikować pierwsze 2 odcinki, a raczej pierwsze 4 odcinki z Team Buddies na moim kanale, tak w zastępstwie za Spyro. Czekaj, sobotę? Nie, w niedzielę. Pierwsze 2 odcinki w niedzielę. Kolejne 2 odcinki w kolejną niedzielę i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ teraz rozpoczynamy maraton z Michałem. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!